Pani poseł, niech pani się podzieli z nami wrażeniami ze spotkania z prezesem Jarosławem Kaczyńskim w Olsztynie. Każde spotkanie z prezesem Prawa i Sprawiedliwości, panem Jarosławem Kaczyńskim, to jest ogrom wrażeń. Pan prezes przyjeżdża do nas nieczęsto, tak? Bo trzeba powiedzieć, że kilka lat już pana prezesa nie było tutaj u nas w Olsztynie, ale zawsze jak przyjeżdża, to daje nam takiego energii do dalszych działań, taki daje nam nadzieję na to, że to, co robimy tutaj, jak działamy, co proponujemy naszym mieszkańcom, mieszkańcom regionu i te programy, które tutaj wprowadzamy, dają rezultaty i nadzieję na przyszłość. Dzisiaj właśnie pan prezes o tej nadziei mówił, że ta nadzieja jest w przyszłorocznych wyborach. Ta nadzieja jest, jeżeli wygramy następne wybory, to te programy, które do dzisiaj wprowadzamy, które dzisiaj są, jest zaangażowany rząd w wspieranie w programach post-PGR-owskich, wspieranie dzieciaków, które z wykluczeniem... Pani poseł, ale właśnie czy tak jak to bywa w różnych miejscach na świecie, kiedy przyjeżdża tak ważna postać jak szef partii, która sprawuje władzę, to często za tym idą jakieś nowe kontakty czy kontrakty dla regionu. Czy jest coś, co może nie było powiedziane na spotkaniu, a co jest pewną taką dobrą informacją dla Warmii i Mazur, dla mieszkańców Warmii i Mazur? Z takimi informacjami to na pewno przyjedzie do nas premier polskiego rządu, ponieważ to premier polskiego rządu jest odpowiedzialny właśnie za programy, kontrakty. Natomiast na pewno tą takim, o czym to nie jest tajemnica, z czym przyjechał też pan prezes i trzeba wspomnieć o tym, że przyjechał w towarzystwie pana premiera, ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. Mówił i mówimy o tym wspieraniu tutaj, jeżeli chodzi o militarnym, jeżeli chodzi o odtwarzanie wojska, zabezpieczeniu wojska naszych granic, budowa zapory, w przyszłości tak, budowa muru na granicy ze względu na bezpieczeństwo właśnie też naszego regionu, ale i całej Polski, a także bardzo konkretne przykłady tego, co dzisiaj będzie się działo już. Odtwarzanie jednostek wojskowych, chociażby jednostka wojskowa w Ostródzie, chociażby dowództwo 16 Dywizji tutaj u nas w Olsztynie. To są konkretne przykłady tego, co na dzień dzisiejszy to mamy wojnę za wschodnią granicą, więc to bezpieczeństwo militarne, zapewnienie militarne obrony naszego regionu, bo my tu jesteśmy właśnie przy tej granicy, przy tym niedaleko przesmyku suwalskiego, który jest tak kluczowy dla całego NATO i obiecywanie i deklaracja tego, że będziemy tu wzmacniani, także sprzętowo wojsko będzie wzmacniane, to jest dla nas właśnie to, z czym przyjeżdża pan. Pani poseł, to faktycznie ważne dla mieszkańców, dla naszego wspólnego bezpieczeństwa. Pani poseł, pani jest szefem struktur partii Okręgu Olsztyńskiego od kilku miesięcy. Pan prezes Kaczyński przyjechał i miał spotkania w każdym z trzech okręgów, bo teraz pojechał do Ostródy, struktur partii Prawa i Sprawiedliwości. Czy to oznacza, że czy był jakiś zrobiony remanent na tą okoliczność, jak wyglądają struktury? Kilka zdań na ten temat. Nie, to remamentu nie ma, dlatego że tutaj nic się nie zmienia. No, ja zostałam pełnomocnikiem, bo to tak fachowo się nazywa, zostałam oddelegowana tak, jako pełnomocnik okręgu senackiego. To są trzy powiaty, powiat olsztyński, powiat szczecieński, powiat nidzicki, do kierowania i przygotowania naszych tutaj struktur i naszej partii tutaj właśnie w regionie do najbliższych wyborów. Tu nie potrzeba żadnych, nie wiem, zmian, jakichś specjalnych szczegółów. Po prostu musimy się przygotować na rok wyborczy, który będzie bardzo ciężki, czyli mobilizacja elektoratu, wychodzenie do innych środowisk, bo też jest ważne to, żebyśmy nawiązywali kontakty ze środowiskami, które nie są przeciwne nam, a mogą być przychylne przy kolejnych wyborach. W związku z tym
Nie było remanentu, natomiast były zadania postawione takie, żeby budować tutaj szersze struktury, więcej ludzi angażować w politykę. Ja to bym sobie życzyła jako kobieta, żeby więcej kobiet angażowało się w działalność polityczną, bo to też jest ważne, kobiety w polityce jak najbardziej się sprawdzają. Pani poseł, pozwolę sobie przerwać. Czy być może już przy tej okazji było dyskutowane lub można ujawnić nazwisko kandydata Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Olsztyna w najbliższych wyborach samorządowych? Czy to jeszcze zbyt wcześnie? Czy jest w ogóle taki kandydat? Czy będzie? Oczywiście dyskutujemy u nas tutaj i w regionie, ale też ogólnie w partii, w centrali na temat wyborów samorządowych, bo trzeba powiedzieć, że przede wszystkim interesują nas w najbliższym czasie wybory parlamentarne. A pan redaktor mówi o wyborach samorządowych, więc do wyborów samorządowych mamy trochę więcej czasu. W związku z tym na pewno przyjdzie czas, że przedstawimy kandydata, aczkolwiek już rozważamy różne kandydatury i różne propozycje, ale też jeszcze raz i to zaznaczę bardzo wyraźnie. Jesteśmy otwarci na różne środowiska. Możemy współpracować z różnymi środowiskami w kierunku wyłonienia kandydata do samorządu.